Witam wszystkich na moim kanale. Dziś Wam pokażę, jak przestawić kompresor Kowal z 8 bar po dotarciu na tyle, co będziecie chcieli. Ja będę przestawiał na 9 i troszkę spróbuję sobie. Nie chcę go, żeby miał full obciążenie. Nie jest mi potrzebne 10 barów. Mi wystarcza do moich prac 9. Przy tym zbiorniku 150 litrów, tak mi wystarczało tak naprawdę 8, przestawimy go na 9, bo czasami bym potrzebował o ten jeden bar, może mocno. W takim wypadku ja w to nie wnikam, co nam będzie potrzeba. No na pewno trzeba zmienić olej w nim po 5 godzinach pracy. Nie nagrałem, jak to zmieniam, wyleciało mi to z głowy, przed chwilą zmieniłem, jak to się robi. Odkręcamy tą śrubkę i zalewamy nowym olejem. Ja już zalałem. Luzujemy tutaj te odpowietrzniki. Te. Nie wiem, jak to się nazywa. I olej sobie wylatuje. Ja tu, słuchajcie, to się nie odkręca, to się wyciąga. Ok. Ja bynajmniej tutaj, żeby się nie polało, wyciąłem sobie z butelki i włożyłem tam. I tak, szczerze mówiąc, pod koniec po prostu się lało wszędzie ten olej. Jest to niestety niepomyślane. I dojście do tej śruby, no niestety, jest piekielnie trudne. Trzeba uważać, żeby nie zjechać. Namordowałem się, powiem Wam, żeby tą dojść do tej śruby, jakoś odkręcić jakimś kluczem. No to z pół godziny było kombinowania, w końcu jakimś tam przedłużką, jakąś tam potrzebę. Chodzi o to, że nie chodzi o to, że on jest daleko, ta śruba, tylko że jest jeszcze pod kątem, mniej więcej to jest coś takiego. I to jest problem, no bo tutaj jak jest pod kątem, to oto, znaczy dokładnie oto, a klucz się blokuje, tak? I nie chce dokładnie wejść i się zsuwa i trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie zjechać tej główki. Chociaż szczerze mówiąc, tak naprawdę to się dało, to trzeba tylko poluzować. Może nawet jakimiś cążkami byście mogli spróbować, no ja bynajmniej mi się udało takim kluczem. Pokażę Wam go zaraz. Dobra, co będziemy przede wszystkim potrzebować? Odłączamy go od sieci. Wiadomo, zrobimy, spuścimy olej, tak jak ja. Zalejemy nowym olejem. 3/4 on ma w tej chwili 6 barów. Wiem, że można go załączyć. Jest w tej chwili wyłączony. Tak wygląda olej spuszczony z niego. Jak widzicie, nie wiem, czy widać. Piekielnie w ogóle, taka mazia. No, 5 godzin, tak, kompresor się docierał, ma prawo. Dobra, co będziemy potrzebować? Tak myślę. Na pewno potrzebujemy śrubokręt i klucz 10, tylko żeby sobie pracę ułatwić. Ja już tam patrzyłem, co ja będę potrzebował. Jeszcze jak on był na dotarciu. Dobra, coś takiego. Słuchajcie, ja tam podszedłem do tej śruby, tam też jest 10. Udało mi się podejść takim kluczem, coś w tym stylu, że mniejszym, o tym, właśnie tego szukam. Takim kluczem udało mi się podejść. Chodzi o to, żeby tam go włożyć i też powiem, że delikatnie na tym śrubokręcie tak go przestawiłem. Delikatnie poluzowałem później już rękoma, bo ciągle mi się to ześlizgiwało. Dobra, i śrubokręt będziemy potrzebować. Powiedzmy sobie krzyżak. Chyba ten będzie dobry. Ale do przestawienia. W ramach bezpieczeństwa odpinamy od kontaktu. Dobrze.
Odkręcamy. Czekajcie, bo straciłem wizję. Odkręcamy tutaj śrubę krzyżakową. Zdejmujemy. Teraz nam on się załączył, widzicie? Tutaj mamy śrubę 10. A na plus. Tutaj mamy minus i plus. I musimy wkręcić w kierunku plusa. Czyli sobie kręcę. Widzicie, to nam idzie do góry. Ten wichajster idzie do góry. Czekajcie, nie wiem czy to widać. Dobra, kręcił zaraz. Czekajcie, kamera złapie ostrość. Dobra, widać. Sobie idzie do góry. Nie wystarczy. Ok, skąd ja wiem, że to jest 9? Szczerze mówiąc, nie wiem. I wcale nie muszę wiedzieć. Co teraz sobie? Włączę to do kontaktu. Oj, kopnąłem. Włączę to do kontaktu i będziemy patrzeć na zegar. Jeżeli będzie zadane ciśnienie, nie wyłączamy ręcznie, tylko wyłączamy z kontaktu. Nic więcej nie robimy. W ogóle tego nie dotykamy, gdyż jest pod napięciem. Nie używam tutaj żadnych nazw, bo niektórzy nie znają, więc mówię po prostu o tym. To jest pre... cholera wie, jak to się wymawia. Coś na P. I po prostu pompujemy go. Teraz sieci, nic więcej nie robiłem. Mnie takie ciśnienie wystarczy. Chciałbym teraz, żeby on się automatycznie wyłączył. Teraz kręcimy tą śrubą w kierunku minusa. Ta blaszka nam opada. Aż nie usłyszymy takiego charakterystycznego wyłączenia. Sobie pomału kręcimy. Właśnie w ten oto prosty sposób wyregulowałem ten oto kompresor na zadane ciśnienie. Nawet trochę jeszcze go odkręcę. Czyli takie ciśnienie mu zadałem, takie ciśnienie bym chciał. Przy takim ciśnieniu go odłączyłem i go właśnie wyregulowałem.
Proste. Dzięki, na razie.